Sławy doczekał się za życia, był poetą ludowym i narodowym. Jego utwory śpiewano też w Rosji, Francji, Czechach i Niemczech. Franciszek Karpiński był częstym gościem na dworze Izabeli Branickiej. Część jego pieśni powstała w Białymstoku. Dziś jego twórczości przyjrzeli się uczestnicy spotkania w Książnicy Podlaskiej. Kamil Ausztol. Środy literackie w Książnicy Podlaskiej to okazja, by lepiej poznać ulubione lektury i ich twórców. Na to spotkanie autor przybyć nie mógł. Franciszek Karpiński zmarł w 1825 roku, ale jego poezja doczekała się wnikliwej analizy literaturoznawców. Dziś chcieli oni spojrzeć na twórczość Karpińskiego z innej strony. Karpiński daje tam taki projekt relacji międzyludzkich, opartych na współczuciu, empatii, zrozumieniu drugiego człowieka. I to ma swoje znaczenie uniwersalne, bo nie ograniczające się tylko do epoki, w której on tworzył. Kiedy ranne wstają zorze, wszystkie nasze dzienne sprawy, pieśń o narodzeniu pańskim, czyli Bóg się rodzi, to te najbardziej znane z pieśni nabożnych. Pracę nad zbiorem, który miał być modlitewnikiem dla ludu, Franciszek Karpiński rozpoczął w 1787 roku. 5 lat później trafił na papier w drukarni ojców Bazylianów w Supraślu. Powstało coś, co jest nieśmiertelne, co będzie tak długo istniało, jak istnieje język polski. To na tej ziemi, tu powstało. O Franciszku Karpińskim przypomina Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, współorganizator spotkania w Książnicy, które od 25 lat przyznaje twórcom ogólnopolską nagrodę literacką imienia poety. Przede wszystkim, którzy idą w tym nurcie naszym polskim tradycji, pięknej polskiej tradycji, polskiej literatury, także z odniesieniami religijnymi, bo na to zwracamy uwagę. W tym roku uroczyste wręczenie literackiej nagrody imienia Franciszka Karpińskiego odbędzie się 23 października. Kamila Ausztol, Obiektyw.